miliardowickie drogi. Doskonale nadają się teraz na rolki.
Słuchajcie, w tym sezonie dużo mówimy o starych granicach, starych kamieniach granicznych. Tymczasem w samych Czechowicach, Dziedzicach jest takie coś. Słuchajcie, roztomili są my w Dankowicach. Takie oto trasy rowerowe wytyczone przez Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów. Między Dankowicami a Widomowicami. Szlak rowerowy. I widoczny kamieniołom w kozach. I góra Żar. Ze zbiornikiem. Słuchajcie, roztomili, a jednak Zaolzie jest w Polsce. A więc Zaolzie jest też w Polsce, a konkretnie koło Widomowic. No, niektórzy też mogą się domyślać, że polskie Zaolzie jest też koło Istebnej, ale to jest prawda, tak, tak. Bo tam wypływa Olza. Kiedyś my tam byli, w czasie wyprawy rowerowej, z pewnością jeszcze kilka razy byliśmy. Słuchajcie, roztomili sumę gdzieś koło Bielska, tam niedaleko w Pisarzowicach. Tam niedaleko jest szlak dookoła Bielska Białej, który my przejechali w zimie. Natomiast jademy dalej na Starą Wieś i potem już ku chałupie. Dziś o krótko, ale tak opętla. Trzeba zaliczyć. Jasienko, i wróć. Takie oto ładne widoki mamy na trasie. Żniwa już ruszyły, ciepło jest, 30 stopni, ponad 30 nawet bych powiedział. Piekło jak piorun.
Słuchajcie, kościół podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi. Ze Starej Wsi pochodzi obecny metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Związany też z Wilamowicami i z Czechowicami, bo był uczniem liceum ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Bez fina. A to skrzyczne z Bestwiny. I pomyśleć, że na tą górę wyjechałem na rowerze. Z Panem Bożkiem. Z Miliardowic. Słuchajcie, roztomili od Bestwiny przez Czechowice, dzielnice południowe. Przez Ligotę, centrum. Dojechałem już do końca, bo muszę się śpieszyć dzisiaj nieco. No, 5 godzin takiej wycieczki rowerowej po okolicach Wilamowic. Ile to mamy kilometrów przejechane? Zaraz się dowiemy. 71 kilometrów. No, to jest tak spoko taka trasa. Jeszcze tak ze 3 dojdą. No, to będzie git. Jak przed WKU. I kończymy wyprawę.